Jezus powiedział do Nikodema: jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Nie wiem, czy kiedyś już o tym nie mówiłem. Chyba kiedyś na takim kazaniu w tygodniu, na mszy świętej w dzień powszedni, wspominałem o tym, że takim jednym z najwcześniejszych moich muzycznych wspomnień, które gdzieś tam w pamięci przez mgłę krążą, to jest wspomnienie związane, jak dobrze pamiętam, to była chyba zabawa karnawałowa, na którą mama mnie zabrała, ponieważ uczyła w szkole podstawowej, była zabawa karnawałowa na sali gimnastycznej, no i mama mnie tam zabrała, miałem może 5 lat, 6 lat. I to było tak jakieś ważne przeżycie dla mnie, że no zapamiętałem z tego właściwie jedną rzecz, jedną piosenkę. Mianowicie wtedy to musiał być hit, bo to był początek lat 80. Piosenkę zespołu Bonnie M. By the Rivers of Babylon, nad rzekami Babilonu. I to jest taka piosenka, którą myślę doskonale kojarzymy. To sobie proszę w domu później odsłuchać. Natomiast ona jakoś mi tam towarzyszyła przez całe życie. Jak później grałem na weselach przed seminarium, no to był taki numer, który musiał zawsze być. I zawsze jak było By the Rivers of Babylon, no to po prostu nóżka tupała i wszyscy byli na parkiecie. Nie? I myślę, że do dzisiaj to jest bardzo dobra, naprawdę bardzo dobry kawałek taki taneczny. I dopiero po latach dowiedziałem się, o czym tak naprawdę ta piosenka jest. Że to jest piosenka, której tekst jest wprost zaczerpnięty z Pisma Świętego. I to jest dzisiejszy psalm. Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakaliśmy na wspomnienie Syjonu. Na topolach tamtej krainy zawiesiliśmy nasze harfy, płacząc na wspomnienie Syjonu. To jest bynajmniej, choć w tej naszej takiej aranżacji, którą znamy, mamy w uszach i w sercu, to jest bardzo skoczna piosenka, ale w rzeczywistości to jest, można powiedzieć, pieśń żałobna. To jest pieśń niewolników, uprowadzonych przez króla Nabuchodonozora do ziemi babilońskiej, do niewoli babilońskiej, tych, którzy utracili właściwie nadzieję. I oni siedzą nad tą rzeką w Babilonie, ci ich oprawcy chcą, żeby śpiewali teraz skoczne pieśni, tak? A oni my nie jesteśmy w stanie śpiewać w niewoli radosnych pieśni. W ogóle nam nie do śmiechu. I to jest, zaczynam od tego, bo to jest dobry punkt wyjścia do tego, żeby zrozumieć właściwie całą dzisiejszą liturgię słowa. O tej niewoli babilońskiej dzisiaj w takim telegraficznym skrócie pisze nam autor drugiej księgi Kronik, to słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Co było przyczyną tego, że większość narodu wybranego została uprowadzona przez Nabuchodonozora do Babilonu? Autor księgi Kronik mówi tak. Pan Bóg ich ojców bez ustanku wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa, wyśmiewali się z jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było już ratunku. Chwilę później pisze o tym, że tak nie przestrzegali szabatu, że potrzeba było aż 70 lat, żeby te wszystkie nieprzestrzegane dni szabatu odpokutować.
że ziemia przez te, jakby ten szabat, ilość tych szabatów musiała się dopełnić, więc ta ziemia musiała przez 70 lat leżeć odłogiem, niepielęgnowana, nieuprawiana. To była kara za ich grzechy. Za grzechy zarówno tych na wysokich szczeblach, kapłanów, za grzechy władców, ale także była kara za grzechy zwykłych ludzi. I to jest to, czym nas wita dzisiaj liturgia Słowa, Słowo Boże. Przypomina nam o jednej z najważniejszych praw naszego życia, o tym, że jesteśmy grzesznikami. Czy tego chcemy, czy nie chcemy, to wszyscy jesteśmy grzesznikami. I ta pieśń śpiewana nad rzekami Babilonu, to opłakiwanie, właściwie siedzenie i opłakiwanie swoich grzechów. Pod tą pieśnią, jak się dobrze zastanowimy i otworzymy nasze serce, każdy z nas mógłby się podpisać. Czasami mówimy, że ktoś jakoś przeżył takie wewnętrzne nawrócenie i siedzi i płacze nad swoimi grzechami. To jest, te rzeki Babilonu to są rzeki naszych grzechów. Człowiek czasami odnosi wrażenie, że nasza rzeczywistość niewiele się różni od tej rzeczywistości sprzed wielu setek lat. Nadal jest wielu takich, którzy grzeszą, którzy się z tego cieszą, którzy nie zważają na żadne napomnienia, którzy wiedzą wszystko najlepiej. Można by tutaj tych grzechów na różnych poziomach i tych wysokich stopniach władzy i takich zwykłych grzeszników można by było tutaj wymieniać dużo. Ta pieśń nad rzekami Babilonu to jest pieśń o nas, nasza pieśń, pod którą warto się gdzieś, w której się warto też odnaleźć. Co Pan Bóg zrobił? Jaką Pan Bóg ma odpowiedź na tą sytuację naszego grzechu? Czy pozwolił człowiekowi zostać w niewoli? Nie. I o tym mówi cała dzisiejsza druga część liturgii Słowa. Bo w tej niewoli można umrzeć. Tak i wielu umiera w niewoli grzechu. W niewoli można próbować uciec z niewoli grzechu. Ale doświadczenie życiowe i myślę, że nie tylko moje, mówi, że za każdym razem jak człowiek swoimi siłami, tylko po swojemu, swoim konceptem próbuje się wyzwolić z grzechu, to wraca z powrotem w jego niewolę. Bo każdy grzech, jeżeli pozostanie puszczony sam sobie, potrafi doprowadzić do zniewolenia. Nawet te najbardziej banalne nasze grzechy czy słabostki. Jeżeli zostawimy je i tak przymkniemy na nie oko, potrafią się tak rozrósć w naszym życiu, że potrafią całe to życie opanować i człowieka zniewolić. Ale Bóg nie chce, żebyśmy byli w niewoli grzechów. Dlatego postanowił, żeby nas z tej niewoli wykupić. Zobaczcie, co czytamy dzisiaj we fragmencie z listu do Efezjan, co nam pisze święty Paweł. Że Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, tutaj ta terminologia handlowa, finansowa, ona jest dosyć pięknie nam, myślę, że dosyć dobrze pomaga nam zrozumieć tak naprawdę, co Pan Jezus dla nas zrobił. Paweł pisze tak, Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował i to nas umarłych na skutek występków, czyli zniewolonych przez grzech, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Łaską jesteście zbawieni. Co to znaczy? Jak to przetłumaczyć na nasze rozumienie? Jeżeli Bóg jest bogaty w miłosierdzie, to znaczy, że ma jakiś, że Jego serce jest skarbcem, w którym to miłosierdzie jest, no, pełnia tego Bożego miłosierdzia. I Bóg z tego skarbca swojego miłosierdzia, ze skarbca swojego serca wyciąga najdrogocenniejszą monetę, jakim w tym skarbcu ma. Czyli swojego Syna, ukochanego Syna. I wydaje tę monetę po to za nas, żeby nas wykupić z niewoli grzechu. Nie dać kaucję, że możemy tam wrócić. Nie. On wykupił nas z niewoli grzechu. Przywrócił nam wolność. W czasie świąt Wielkiej Nocy bardzo często będzie do nas wracać to słowo, że Pan Jezus wydał się za nas. To wydaje się takie górnolotne, ale to dosłownie oznacza, warto sobie właśnie w tym języku takim handlowym, tak wydajemy pieniądze, żeby coś kupić albo żeby coś odkupić. Tak Pan Jezus wydał się za nas
żeby wykupić nas z niewoli grzechu. Jesteśmy dzisiaj w centrum dobrej nowiny, bo to, że jesteśmy grzesznikami, to jest fakt. Jak ktoś mówi, że nie ma grzechu, to święty Jan w swoim liście mówi: sam siebie oszukujesz, jak tak mówisz. Jesteśmy grzesznikami. Nie ma się co tego jakoś konfudować, że jest inaczej, udawać, że nie, jesteśmy grzesznikami. Ale Bóg nie chce, żebyśmy byli w tym grzechu, żebyśmy w tym grzechu siedzieli. Dlatego wydał za nas swojego Syna, żeby nas z niewoli grzechu wykupić, żeby nas odkupić. To jest dobra nowina. Dlaczego tak Bóg zrobił? Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swojego, swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo nas kocha. Który ojciec przeszedłby obojętnie wobec niewoli swojego dziecka? Nie. On mówi: mogę to zrobić. Wykupię go z tej niewoli. Pytanie teraz jest bardzo ważne na dzisiaj do każdego z nas. To jest, już się dokonało. To jest ta rzeczywistość, którą my otrzymaliśmy dzięki łasce Bożej, dzięki temu, że Bóg nas kocha. Jesteśmy odkupieni z niewoli grzechu. Pytanie jest takie, czy ja rzeczywiście chcę z otwartym sercem ten dar wolności od grzechu, czy ja chcę go przyjąć? Bo może być tak, że w tym Babilonie, nad tymi rzekami, ja wiem, że to jest rzeka mojego grzechu, ale mi tam jest wygodnie. Mogę się przyzwyczaić do tego. A Pan Bóg mówi: daję ci wolność. Przyjmiesz ją? To jest pytanie, z którym warto zostać w tej drugiej połowie Wielkiego Postu, która przed nami. Do tego zmierza nasze oczekiwanie, do tego zmierza nasza praca wielkopostna, żebyśmy w święta Wielkiej Nocy mogli na nowo przeżyć tę prawdę, że choć jesteśmy grzesznikami, to Bóg ze swojej miłości wydał za nas swojego Syna po to, żebyśmy byli ludźmi wolnymi. Amen.